Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już chyba ostatni materiał, jeżeli chodzi o płynotoki śródoperacyjne. Otóż jakie są czynniki ryzyka dla pacjenta, czyli jakie są cechy pacjenta albo dana sytuacja, że jest zwiększone ryzyko, że taki płynotok w ogóle wystąpi. To według literatury to jest zaawansowany wiek, dostęp tylny do kręgosłupa, otyłość, niedokrwistość, a także choroby krążenia płucnego. Tak podaje literatura. Z mojego doświadczenia, jak rozmawiam zawsze z pacjentami przed operacją, szczególnie ryzyko jest zwiększone w trakcie reoperacji, kiedy mamy do czynienia z blizną i ta anatomia też jest zmieniona i worek oponowy jest pokryty blizną i my musimy to odpreparować, więc w tym momencie jest duże ryzyko, że dojdzie do uszkodzenia worka oponowego. A drugie to są bardzo zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe, czyli na przykład bardzo nasilona stenoza, gdzie my dochodząc już do tego worka oponowego, on jest bardzo uciśnięty, my dochodząc tam możemy łatwo taki worek uszkodzić, więc to takie z mojego doświadczenia zwiększa ryzyko płynotoku śródoperacyjnego. Bardzo Wam dziękuję.